Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku waszej, czyli gracze najlepszej 50 gier. Niezwykle cieszy mnie fakt, że ta 50 spodobała wam się tak bardzo, że wyczekujecie niesamowicie na każdy odcinek i motywujecie mnie bardzo pozytywnie do wpuszczania kolejnych dziesiątek jak najczęściej, jak najszybciej. Dlatego mimo, że jest godzina, uwaga, 21:15, jakieś 10 minut temu przyszedłem do domu z pracy, spoko, nigdzie się nie szwendałem, postanowiłem złożyć wam tą dziesiątkę, ponieważ sprawia mi to niesamowicie ogromną przyjemność robienie dla was kolejnych odcinków i wy teraz, kiedy to oglądacie, pamiętajcie o tym, kiedy to składałem, kiedy to robiłem, usiądźcie sobie wygodnie, wypijcie sobie herbatkę na kompletnym, totalnym chillaucie, obejrzyjcie sobie kolejną dziesiątkę waszych gier. Zapraszam. I tak jak poprzednio i już do końca trwania tej 50 będę zachęcał do odwiedzin dwóch sklepów, mianowicie Planszomani i Progamera, którzy w tym roku wyłożyli się i wysłupali na nagrody dla was, żebyście mogli tym chętniej wspierać dzieło formowania waszej najlepszej 50. No, to teraz możecie już ją obejrzeć. Summoner Wars, czyli gra, która otwiera dzisiejszą dziesiątkę. Absolutnie fantastyczna gra, o której powiedziałem już bardzo wiele i na konwencji, który organizuję, czyli na Rzuć Kostką, staram się tę grę komukolwiek sprzedać, oczywiście nie w sensie materialnym, ale żeby zainteresować go tą grą i żeby tę radosną wieść o tej grze poniósł dalej. Bardzo przyjemna rzecz, literatura wspomagająca, jakże mogłoby jej zabraknąć, oczywiście niech to będzie Magic, ponieważ z tym gra mi się kojarzyła, czyli mamy właśnie Summonera, który przyzywa różnego rodzaju bestie, powołuje je do życia i wysyła na przeciwnika, który jest po drugiej stronie i te bestie starają się go ukatrupić. W międzyczasie rzucamy czary na prawo, na lewo. No schemat oklepany naprawdę i to mocno, ale schemat świetnie wydany, bardzo ciekawie się w niego również gra i serdecznie polecam i bardzo się cieszę, że umieściliście tę grę w waszej najlepszej 50. Race for the Galaxy. Nie będę was na razie zarzucał całą masą literatury, ponieważ jeszcze jedna gra science fiction się znalazła w tym zestawieniu i dopiero kiedy ona się pojawi na tapecie, coś więcej wam z książek, które wam pokażę. Natomiast jeśli chodzi o samą grę. Wiecie, kiedyś niesamowicie nakręcony na tę grę, postanowiłem, że tę grę chcę. Dostałem bodajże od mnie siostry, rozpakowałem, przeczytałem instrukcję i nic nie zrozumiałem z tego, co tam było napisane. Dobra, dopiero zaczynałem, nie żeby nie było. Poprosiłem, żeby ktoś mi wytłumaczył, usiadłem, dobra, i nagle czar kompletnie prysł. Pomijając fakt, że dostałem lanie niesamowite, ale bo ta gra nie wybacza osobom, które grają pierwszy raz z kimś doświadczonym, ale ona była tak kompletnie, totalnie pozbawiona klimatu. Miała niesamowitą ilość dodatków, co stanowi jej siłę, ale również i wadę. Ponieważ jest cała masa różnych oznaczeń, tych kropeczek, trójkącików, kwadracików, czy rombów, czy nie wiem, może jakiś fetysz twórcy, aczkolwiek nie byłem w stanie się przekonać do tej gry, ale doceniam osoby, które w to grają, bo rzeczywiście trzeba mieć dużo samozaparcia, ale tak już na poważnie, gra wydaje się ciekawa, tylko po prostu jakoś mi z nią nie po drodze. Czyli Potwory w Tokio, to akurat jest Bugumiu, spokojnie, on nie jest dołączony do gry. Natomiast jeśli chodzi o samą grę, jakiś czas temu, bardzo pozytywnie, znów nakręcony przez chyba widzów, którzy mówili: kurczę, Piotrek, weź zobacz, pograj, fajna, naprawdę sympatyczna gra. Napisałem do wydawcy, przysłał mi za co jeszcze raz, bardzo serdecznie dziękuję i chyba nakręcony aż tak pozytywnym hype'em na grę, zawiodłem się troszeczkę, ponieważ oczekiwałem naprawdę czegoś, że będę wchodził do miasta, będę burzył, chociaż poczuję klimat, a właściwie to mamy taki bardzo lekką grę, co może się oczywiście podobać, gdzie po prostu potworki się biją, plansza właściwie jest niepotrzebna. Wydaje mi się, że troszeczkę nie czujemy tego klimatu, ale żeby nie było, gra jest bardzo miła, można sobie w nią pograć, ale chciałem troszeczkę więcej, Bugumiu też. Solkin. Nie mając zamiaru robić z siebie żadnego guru, bo nie mam takich aspiracji, powiem i przyznam się szczerze, że w Solkina nie grałem. Dlaczego? Ponieważ nikt z moich znajomych nie ma tej gry, nikt nigdy nie zaproponował mi pogranie w tę grę,
Na żadnym konwencie, nawet Sulkina nie widziałem, aczkolwiek kiedy zobaczyłem, jak on wygląda, coś tam mi z tyłu głowy zaczęło się obracać, że jednak o tej grze słyszałem. Dlaczego? Ponieważ ma bardzo ciekawy mechanizm takich kółek zębatych, które się obracają. To właśnie dzięki nim wykonujemy różne akcje i rzeczy, które dzieją i napędzają dosłownie grę. Stąd grę na pewno bym zapamiętał, aczkolwiek mówię, po prostu jej nie widziałem. Gra również przywołuje bardzo chyba przyjemne skojarzenia, ponieważ w Polsce wiele ludzi interesuje się właśnie Majami, Aztekami i Inkami i szkoda, że też nie kulturą, która była na tych terenach, zanim przyszło chrześcijaństwo, ale okej, dobra, nie chciejmy mieć wszystkiego. Może się spodobać, ja nie wiem, czy się zainteresuję, ale kiedy wreszcie znajdę tę grę u kogoś, u moich znajomych, na pewno z chęcią do niej usiądę, bo chociaż fajnie wygląda i to już jest jeden z powodów, dla których warto się tą grą zainteresować. Film, którego migawki widzicie za mną, to film, który ukształtował mnie naprawdę, wydaje mi się, że w dużym stopniu. Kiedy przychodziłem ze szkoły, oglądałem właściwie raz za razem, non-stop, kończyłem oglądać, zaczynałem na nowo i tak cały czas, i tak cały czas. Dlatego, kiedy słyszę, że pojawia się jakaś gra w klimatach cyberpunku, niekoniecznie odnosząca się do Matrixa, bo takich było bardzo, bardzo niewiele niestety, to w tym momencie łapię wielką zajawkę. Czy to będzie gra komputerowa, czy to będzie gra planszowa, super. I taką grą właśnie jest Netrunner, czyli wcielamy się w hakera, który będzie starał się przejść pewne zabezpieczenia, no i dzięki temu wygra grę, w zależności po której stronie jesteśmy, czy się bronimy, czy atakujemy. Ciekawy pomysł na grę, do tego otoczka fabularna, właśnie w klimatach cyberpunkowych, jakichś megakorporacji, które tylko i wyłącznie czekają na to, żeby w jakikolwiek sposób nas udobić i jeszcze żeby na tym zarobić. Świetna sprawa, bardzo ciekawa gra, która rozwija się bardzo prężnie. Jest cała masa ludzi, którzy to grają, organizują konkursy, turnieje. Trzeba byłoby się do tej inicjatywy dołączyć. Cywilizacja, gra planszowa. Ja nazywam to cywilizacją dla wzrokowców, ponieważ tak jak było w innej wersji cywilizacji, czyli cywilizacja poprzez wieki, kiedy budowaliśmy imperium, ale wiele osób czuło w tej dosyć mózgożernej grze, która jest doskonałą pozycją, że nie widzą, nie czują tego. Wydaje mi się, że chyba ktoś usłyszał i postanowił przenieść bardzo wiernie grę komputerową do wersji planszowej i mamy poszczególne strony konfliktu, odkrywamy, mamy Fog of War, chodzimy, zakładamy różnego rodzaju miasta, budujemy cudze świata, naprawdę bardzo przyjemna rzecz. Na potwierdzenie tego, że nie twierdzę i będę tego bronił jak niepodległości, że jest to dosyć dokładne odzwierciedlenie, jest chyba element, na który gracze najbardziej narzekają. Mianowicie, że zdarza się, że słabe jednostki pokonują bardzo silne. A co się działo w komputerowym pierwowzorze? No właśnie identycznie to samo było. Jakiś chłop z pałą czy z dzidą rozwalał ultra zaawansowaną jednostkę i wszyscy... Dlaczego tak się stało? Nie wiem, czy jest to element zamierzony w wersji planszowej, ale wyszedł lub ktoś to schrzanił, ale i tak wyszło grze na dobre. Ciekawa pozycja. Nie mam zupełnie pojęcia, dlaczego interesują mnie takie dziwne rzeczy, jak pandemia, która doprowadza na skraj wymarcia gatunek ludzki. Dlatego bardzo lubię takie książki jak na przykład Apokalipsa, gdzie w tym momencie mamy wirus, który zamienia ludzi w zombie. Dobra, ja wiem, popularna ostatnia rzecz i można się wkurzyć. Lub najlepsza książka o tym traktująca, czyli Bastion Stephena Kinga, który na bardzo wielu stronach, właściwie podręcznikowy sposób pokazuje, jakby to wyglądało. Naprawdę gość zwrócił uwagę na wiele rzeczy. Być może dlatego z taką sympatią zasiadłem do Pandemika, kooperacyjnej gry, która właśnie o takiej pandemii traktuje, a dokładnie my wcielamy się w osoby, które mają przed tą zarazą rodzaj ludzki ochronić. Ciekawa rzecz, jedna z ciekawszych gier kooperacyjnych. Warto byłoby usiąść nie tylko fanom takich dziwnych książek.
Puerto Rico. Gra typu worker placement, gdzie za różnego rodzaju akcje zdobywamy punkty i punkty powodują to, czy grę wygramy, czy przegramy. Właściwie wszystko można byłoby w tym momencie zamknąć, chociaż gra zdobyła naprawdę bardzo dużą popularność, czy pierwowzorem, czy bycie po prostu solidną pozycją, ale ja cały czas mam, kiedy myślę Puerto Rico, mam takie wspomnienie mojej bardzo dobrej przyjaciółki, która siedziała w gronie chyba takim niespecjalnie nieprzyjemnym, a czasami też tak się zdarza, która grając to Puerto Rico, właściwie im pytałem później, czyli tam 20 minuta, 40 minuta, godzina, półtorej, ona wyglądała coraz gorzej, aż po chyba 2 godzinach rozrywki, prawda, takim błagalnym wzrokiem: Piotrek, zabierz mnie stąd, bo naprawdę miała tego dość. Nie wiem, czy jest to reakcja, którą, nie wiem, w taki alergiczny sposób reaguje część osób do tej gry siadających, ale coś takiego słyszałem, co nie zmniejsza faktu, że bardzo wielu ludziom ta gra bardzo się podoba. Ja w nią nie grałem, więc nie wiem. Świat dysku, bardzo ciekawa gra, odnosząca się literalnie do bardzo popularnych książek, dzięki którym, wydaje mi się, ta gra dostała kilka takich punktów zainteresowania więcej i gracze, prawda, dużo chętniej do tej gry zasiedli, którzy znali świat Pratchetta. No ale tak czy inaczej, siadamy do gry, dostajemy cel i ten cel, który nie pokazujemy nikomu innemu, będziemy musieli w grze zrealizować. No i właściwie po motywach postępowania inni gracze mogą się skapnąć. Co my robimy? Dobieramy karty, zagrywamy, starając się dążyć właśnie do realizacji tego celu. Bardzo ciekawa mechanika, zawierająca w sobie taką dużą dozę, sama gra, intuicji i sprawdzenia, kto co robi. Niektóre gry próbowały mniej lub bardziej udolnie naśladować ten schemat, niektórym się to udało, niektórym mniej. Wydaje mi się, że w świecie dysku ta mechanika została oddana bardzo ciekawie, a jeśli ktoś lubi Pratchetta, no to tym bardziej do gry powinien usiąść, bo naprawdę bardzo ciekawa pozycja. Ostatnią grą, w której zaprezentuję całą masę książek, sorry z tymi książkami, ale mi przynajmniej te rzeczy pozwalają się bardziej wkręcić w planszówki. Ostatnią rzeczą, którą wam pokazuję, już się przewija, już wiecie, że to jest Eclipse, ale najpierw obowiązkowe książeczki, które pozwoliły mi się wkręcić w tę i nie tylko tę rozgrywkę, czyli Zaginiona Flota. Bardzo ciekawy cykl. Gwiezdny Podróżnik, można powiedzieć, taka dla lubiących pomyśleć. Odyssey One, nowa rzecz i nieśmiertelna, składająca się z większej ilości stron niż dynastia odcinków, czyli Honor Harrington. Czyli nie ukrywajmy, jedno wielkie nawalanie, strzelanie, rozbijanie, zabijanie, tysiące kilometrów, rakiety fruwają na prawo i lewo, nawalanka w kosmosie. Jeśli ktoś lubi tego rodzaju klimaty, tym chętniej siądź do takich gier właśnie jak Eclipse, w której będziemy mieli możliwość pokierowania Gwiezdnym Imperium, atakowania przeciwników i... dość specyficzny system, jeśli chodzi o Eclipse, który niespecjalnie przyszedł mi do gustu, czyli zdobywanie nowych technologii, które pozwalają ulepszać nasze okręty wojenne. Ciekawa rzecz, może się bardzo podobać i tym możemy skończyć, bo właściwie musimy. 10 gier już nie było. Kończymy dzisiejszą dziesiątkę. Mam nadzieję, że wam się podobało. Zachęcam do komentowania. Widzę, że cykl wam się bardzo podobał. Czekajcie na kolejne odcinki, więc czekajcie na kolejny. Tymczasem do następnego razu. Trzymajcie się. Hej!